Cześć, witajcie. Z tej strony Rolnicy Egi, witam was na kolejnym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, lecimy John Deere'em i z taką przyczepą. Taką w sumie taką trochę lawetą bardziej. Tylko zaraz się zapytacie, gdzie, po co, na co. I teraz jest już zima, w końcu przysypało tym śniegiem, zrobiło się zimno, wszystko mroziło, więc w sumie takiej pracy dłużej nie ma. Ale my jedziemy do lasu, wycinać drzewo na nowy projekt, który będziemy realizować na wiosnę. Dosyć ciekawy projekt. Nikt tu w okolicy czegoś takiego nie robił. W sumie sam go jakoś tak obmyśliłem, jakby to mogło wszystko wyglądać i tak dalej, więc no, dosyć ciekawy projekt. Zatora już mam odprowadzonego tam w lesie. Tylko musiałem właśnie. Znaczy się był po mnie Dominik, przywiózł mnie stamtąd do domu. I sobie pojechałem po mojego John Deere'a. Ogólnie sam działam gdzieś w lesie, chłopaki tam mają jakieś inne roboty, farm są tam chyba odśnieża czy coś, bo on wygrał właśnie przetarg na odśnieżanie. A Dominik nie wiem co robi, ogólnie powiedział, że sobie sam poradzę, tylko że mi przywiózł do domu pociągnik. Przyczepę mamy pożyczoną z tartaku, ponieważ drzewo będziemy wozić na tartak, tak samo jak wyciągarkę do drzewa. Wciągarka jest też pożyczona, jest właśnie zapięta za za jakiego Deutschfahra, co ja mówię, za Zetora. Wycinamy tam drzewa jak największe. Planuję w ogóle wyciąć cały las w tamtym miejscu, bo tam jest moje nowe pole, które kupiłem. Kupiłem go za swoje pieniądze, więc całe pole kupię, to nie jest już dzierżawa, tylko wykupione przeze mnie 2 hektary. Tym było pół hektara lasu i myślałem go wyciąć i doorać, zrobić większą łąkę. Większą nie łąkę, tylko w sumie większe pole. Bo tam jest właśnie dosyć ciekawie, że spokojnie mogłoby być tam pole dalej się ciągnąć. Więc zobaczymy jak to będzie. Jak się uda wyciąć wszystko fajnie, no to na wiosnę to przeoramy. Przepraszam was, bo też trochę chory jestem. Jak to zima jest, to przeważnie zawsze troszkę się jest chorym. Jak to wam powiedzieć, no projekt jest taki, że po prostu panuje rozwój gospodarstwa, jeśli chodzi o sekcję krów, tak? I muszę, nie mam tego miejsca na te krowy na chwilę obecną i wyplanowałem sobie coś takiego, że na nowej łące, którą dostałem w dzierżawę, tam część jest też mojego, to jest zaraz koło mojej jego łąki. Postanowiłem wybudować właśnie sobie takie pastwisko z takimi domkami dla krów, z taką wiatą, żeby tam właśnie przez lato były te krowy. No a za czas budowy, może jakieś, albo przerobienia stodoły na krowy, na oborę, no to będziemy. Wiecie, bo teraz ten śnieg, to tu ani nie widzę, gdzie to trzeba było zjechać. Chyba tam dalej. Na czas właśnie budowy mógłbym je wygnać tam i żeby tam siedziały całe lato, od wiosny do lata. I moim zdaniem byłby to najlepszy plan na to. Gdyż iż ponieważ, no w domu to jak mówię, jak będę chciał coś budować, przerabiać, no to nie będzie miejsca. Tam też mogę więcej wygnać na to pastwisko tych krów, one tam się popasą i będzie wszystko w porządku, nie? Bez problemu mogą tam siedzieć do późnej jesieni, dopóki jakoś nie przystosuje swojego gospodarstwa właśnie pod krowy, pod większą ilość tu krów, tak? Bo jednak no, dosyć dużo chciałbym tych krów mieć, więc pasuje jak najbardziej coś zmienić. Wiadomo, w starej oborze się już nie mieszczą, tam niby takie pastwisko mam, ale to jest i tak mało. O, widzicie, tak się John Deere prezentuje. O, cały czas sypie śniegiem ogólnie, także też jest konkretnie. Tu już pierwsze drzewo miałem wyciągnięte. Zaraz podepniemy linką. Tylko muszę odpalić Zetora. Puścimy. Idziemy linką podpiąć kolejne drzewo, bo tu już trochę miałem przygotowanego drzewa. Więc sobie to zaraz tu zepniemy. I będziemy wciągać. Na razie powyciągamy tutaj. Ogólnie plan jest właśnie wycięcia tego wszystkiego tutaj, bo to pole, co tutaj jesteśmy na nim, to jest moja nowa działka. Ona się ciągnie w sumie potąd. A więc potem Farmsona. Więc równo z tym tutaj w dół bym wyciął wszystko. Co by mi się przydało na budowę, to by było na budowę, a reszta po prostu bym sobie zostawił na przyszłe jakieś budowy.
Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, tak? Bo to nigdy nic nie wiadomo. Różnie to bywa. Nie wiem, czy ta nawiarka nam wciąga. Wciąga. Chyba. Czekajcie, zaraz to. O. Wciąga, dobra, poszło. I wciągamy teraz drzewa. No, robota taka akurat w porządku, bo no, nie jest aż taka zła pogoda. Trochę sypie, nie powiem, nie najlepiej się robi, jak sypie śniegiem, no ale i tak nie ma tego śniegu dużo, widać jeszcze trawę i tak dalej, więc przyjemnie się robi. Gdyby była większa zima, to moim zdaniem byłoby gorzej. Gdyby właśnie więcej śniegu było, dlatego na początku zimy, kiedy dopiero tego śniegu nie jest tak jeszcze dużo, postanowiłem się wybrać na tą akcję. Dobra. Drzewo podciągnęliśmy. Odepniemy. Jeszcze podciągniemy tej parę. Też nie będę wam wszystkiego. A tu se zjedziemy akurat za torkiem. Tylko pierwsze. Gdzieś tu piła była schowana. O tu. Tutaj te gałęzie musimy okrzesać, bo. Bo jak widzicie, gałęzi jest dużo. Na razie staram się nie obcinać drzew. Jako tako, bo no nie wiem też, jakie te długości mi będą trzeba, więc jak na tartaku mi potną drzewo, to najwyżej potem sobie tyle skrócę, albo ja będę miał dokładne plany, jak to ma wszystko wyglądać. Plan jest taki, że mam po prostu w ogrodze tam pastwisko, kawałek łąki, a resztę wybuduję tam właśnie takie schronienie dla krów, taką wiatę niedużą, paśnik tam damy taki, zrobimy, wyspawamy i damy to krowom, żeby mogły sobie tam właśnie przez lato przebywać. No ja bym tam im dowoził wodę, wiadomo, jakąś paszę czy coś, więc nie byłoby tak źle moim zdaniem. Tyle przez zimę by wytrzymały te krowy tam, moim zdaniem. Mój zetor tu ma ciężko jednak, no na polu trochę tego śniega jest. Dobrze, że jest przymarznięta ziemia, bo tu orane było, no to nie ma problemu z tym, żebym się mógł zakopać albo coś. Ogólnie wyciągniemy to drzewo może aż tak tutaj dalej już, że potem je wyładować, to jakoś to. O kurczę, dobra, może będzie tak. Odepniemy linkę. No. I no także tam trochę będzie trzeba krokwi, trochę desek, wiadomo, deski, żeby to obić dookoła, żeby też chociaż z trzech stron na jakąś blachę będzie trzeba przywieźć, żeby właśnie zadaszyć to. Także moim zdaniem plan fajny. Na czas lata moim zdaniem spoko taka inwestycja, wiadomo, tam się dowiedzie najwyżej kukurydzy, jak zostanie coś jeszcze w silosie, chociaż dosyć dużo tej kukurydzy idzie w tym roku. Także zobaczymy, no, jeszcze tutaj po to drzewo, bo tutaj za tą drogą też wytnę, w sumie to sąsiada już kop, ale to się nie kapnie się tyle. Tylko muszę pierwsze to może przypnę, jak się mi uda, a później, albo pierwsze zetniemy to jakoś. No tak jak mówię, no to jest, tam to jest, tu jest sąsiada. Tamten projekt cały moim zdaniem spoko, jak na chwilę obecną. Moim zdaniem kiedyś, kurde, nie zleci nam to. W tych krzakach tu człowiek musi. Dobry projekt, zobaczymy. No gdyby się udało jakąś oborę powiększyć, aż tą albo coś. No to, ojejku, nie tak miało to lecieć. Ajajaj. Dobra. To nic, zapniemy tu jakoś. W tych krzakach to człowiek, no dobra, opuścimy trochę na lince, potem podciągniemy tam i wjeżdżamy do góry, podciągamy i wjeżdżamy. Ja mówię, inwestycja moim zdaniem dobra, zobaczymy, jak to będzie z opłacalnością, bo równie dobrze mogę tam trzymać cały rok jałówki, tak, więc moim zdaniem plan dosyć spoko. Żeby go zrealizować, to trzeba chwili, wiadomo. Ale tak jak teraz przez zimę te drzewa naciągnę, natnę, no to później na wiosnę tylko szybko coś tam podkopać, jakieś fundamenty. Też trochę na słupy, no a resztę to niech stoi tak. Więc moim zdaniem spoko. Też obmyślałem już, jakbym je doił, to sobie zrobię taką mobilną dojarkę i będę do nich tam podjeżdżał, żeby je podoić. Więc moim zdaniem też spoko. No, także nie wiem, jak wam się podoba mój pomysł. Myślę, że naprawdę też podzielacie moją uwagę, że dobry projekt obmyśliłem. Tutaj sosnę to odetniemy. Gdzieś tak, bo tutaj już krzywe. Dobra, no to co, ja wyciągam.
Nagram wam jeszcze powiem trochę, jak ładuję. I uwidzimy się na tartaku, bo na tartaku też mi się wydaje, że będzie fajna akcja. Także widzimy się za moment. No, także ja już załadowałem Sedge'owo. Tylko nie nagrywałem wam, bo tu trochę ciężkości były z tym naładowaniem, bo wiecie co, no zapomniałem wziąć tych kłoni, co oni do tego wozu mają, i wtedy by się mi drzewo ładnie trzymało, a tak to raz mi zleciały i tak dalej, także ciężko było. Też musiałem tam do końca już przeciąć, bo no problem był taki, że no, przeważało, bardzo dużo przeważało, ale uciął na takie wymiary, gdzie myślę, że na spokojnie, tu jeszcze jakaś gałąź, o, że na spokojnie wystarczy. To drzewo już się teraz zrobiło późno, więc nie wiem, czy dziś jeszcze skoczę na tartak, czy to już będzie jutro, bo na pewno dziś tego nie potniemy wszystkiego, bo jest już około 15, pasuje też iść krowy poobrządzać. No i pewnie próbam dogram jutro z vlog, jak już będę na tartaku, tam ciął to, bo też chwilę z tym zajdzie. Tutaj to drzewo, co to poobcinałem, to akurat będzie do palenia, to sobie no zetorem zostawię to tutaj, a podjadę sobie jutro najwyżej zetorem, a jeszcze to przeniesiemy tutaj. Jutro z eterem podjedziemy i z przyczepą i załadujemy potem wieczór, jak już potnę tamto drzewo. I co? I no jak widzicie, wyciąłem wszystko tutaj, te trzy drzewa to chyba nie moje, bo to już chyba jest w granicy tam innego. Więc zostawiłem. Jeszcze zostały tam trochę krzaków takich, tych gałęzi z tych drzew. Pozostawało tutaj też już wszystko, wiedziałem, że to drzewo mnie interesuje i tamto, ale to najwyżej przyjadę w nocy, jak sąsiad będzie spał, żeby nie widział. No a co, my weźmiemy teraz zetorem, cofniemy na razie może, bo tutaj staniemy koło tego drzewa, a weźmiemy John Deere'a i weźmiemy zetora, puścimy tura, o, dobra, niech będzie trochę, dobra, popuśćmy lekko, zostawimy zetora, ja skoczę szybko z tym drzewem i wrócę się potem po zetora, także co, no widzimy się, myślę, że już na tartaku. Jak tam będzie się akcja działa, myślę, że pozwolą mi nagrywać, ale widzicie, załadowaliśmy trochę tego drzewa, załadowaliśmy takie grubsze belki, no tam będą, bo takie w sumie potrzebne. Tam jeszcze leżą dwa drzewa, więc pewnie jutro jak zaczną ciąć drzewo, to rano jeszcze szybko skoczę doładować, to jak te zrzucę i będziemy ciąć. No wtedy już muszę te kłonice zabrać, bo to jednak nie wygonię na taką platformę kłaść, co innego, gdybyśmy już kładli gotowe drzewo, no to potem można, ale tak jak tutaj w lesie, no to ciężko. Ale tak jak mówię, nie chciałem też przeładować, bo tam no, są te dwa, te drobne jeszcze i tak wziąć, więc moim zdaniem przyjadę tu jeszcze raz, nic się nie stanie i tak nie ładuję rękami, bo turem tymi widełkami, widłami do bel, co siano kiszonkę też wyciągam i tak dalej, to się dobrze ładuje. No, także co, ja lecę szybko i widzimy się już na tartaku, jak działają tam chłopaki. Myślę, że będę mógł coś nagrać. No, przeważnie to jest bardzo zautomatyzowany ten tartak, więc tam oni dużo nie robią, no ale myślę, że wam i tak pokażę, jak ten proces cały wygląda tam, bo to jest dosyć duży tartak. Tam robią i palety, i deski od razu tną, i nawet okna tam mają stolarnię swoją, także naprawdę jest duży obiekt i mam nadzieję, że wam się też spodoba tamten trochę vlogu, taki trochę inny. Myślę, że w zimie to akurat pora na takie coś. No, także widzimy się już na tartaku. No i witajcie z powrotem, ja już jestem na tartaku. Jak widzicie, kompleks ogromny, tutaj idą trociny, wióry sypują się i tutaj też trociny tam ze środka, z hali. Cały proces u nich wygląda tak, że tutaj zwalamy całe drzewo. Ono wciąga się tam pięknie na taśmociąg, tutaj już obcina, pierwsze okorowanie jest. Tam do środka nie będę wchodził, tam jest rozcinak, rozcina nam na albo krokwie, tak jak tutaj widzicie, albo deski tam jeszcze dalej są podawane i tutaj deski nam wyskakują pięknie i na palety są układane. Tutaj też jest budynek, gdzie oni, z tego co wiem, tutaj też im, tutaj też deski układają, też pakują osobno. Tam jeszcze z tyłu jest, bo to jest w ogóle nowy obiekt, nowy budowany. Tam z tyłu jeszcze jest jeden tartak, tam już na większe drzewa, gdzie tylko przecinają je, na przykład płazy albo coś, widzicie, też poukładane. Tam specjalne legary takie betonowo-metalowe do drzewa właśnie. No i tak tu to wygląda wszystko. Ja czekam, bo właśnie, jak widzicie, będą mnie ładować oto taką ładowareczką, J-com. O, na światło ją zostawili, może im te światła zgaszę. Mają zgaszone, nikt nie widział.
Załadujemy z powrotem na tą przyczepę, ja sobie tą przyczepę wezmę do domu, tyle. Oni powiedzieli, że mogę sobie ją wziąć właśnie, żeby załadować, bo i tak muszę jeszcze przywieźć im właśnie wyciągarkę. No bo wiadomo, no niby to nie jest moje, nie? Więc mówili, że jak będę przywoził, to jedno i drugie przywozę, to wtedy sobie wyciągarkę albo położę na przyczepę, albo z przodu na tuz zapnę, bo w John Deere'ku tak w sumie można. No i co? No tak to wygląda tutaj sprawa. Idziemy zobaczyć te deski jeszcze. Ja tu będę stał pewnie i doglądał, czekał na to wszystko, bo to jednak chwilę potrwa. Tam widzicie, też mają jeszcze płozy i inne sprzęty. Tam jest jeszcze jeden oddział. No dosyć duża, tutaj duży plac. Duża firma. Też słyszałem, że chcą wchodzić niedługo w pelet, stworzyć hangar, będą budować hangar z peletem, gdzie będą pelet robić, no też spoczko moim zdaniem. Plus jest też taki, że byłoby gdzie oddawać słomę, gdyby ktoś miał za dużo, to mógłby słomę im sprzedać. Oni będą z tego pelet robić, więc naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo rozwojowa firma i to tak mega, o widzicie tam teraz drzewo wzięli. Firma bardzo rozwojowa i no, takich firm trzeba więcej, tym bardziej tutaj w okolicy, no nigdzie czegoś takiego nie ma. No więc co, ja wam nie będę teraz przedłużał, jak już załaduję, to pewnie będzie wieczór, bo mamy koło 10, koło 11, bo też zanim przywiozłem, zanim oni tu wszystko poodpalali, uruchomili, no to wszystko trwało. No, pewnie będziemy się widzieć już u mnie na gospodarstwie, jak z przywiezionym całym tym materiałem. Gdzieś tam będziemy musieli to ułożyć na róg, gdzieś to upchać jeszcze, no a jak będzie wiosna, to będziemy działać dalej. Także myślę, że wam się spodobał vlog. Jak tak, to zostawcie łapeczkę w górę oczywiście. Subskrypcję możecie zostawić, też nie subskrybuję naszego kanału. No i napiszcie w komentarzu, czy dobry plan z tą budową tej wiaty pod krowy, czy to opłacalne, czy lepiej nie pchać się w to, a wybudować od razu jakąś oborę czy coś, jednak obora to też duże, duże koszta. No, także widzimy się na gospodarstwie. No także drzewa mamy zrzucone, część drzewa w sumie, bo czekaj, tam dobrze poukładałem, no dobra, jest tak trochę krzywo, ale to nic, bo to i tak śnieg, to jeszcze powiem, że to będę musiał to poprzesuwać, jeszcze lepiej poustawiać śniegu, odkopać, przykryć folią. Też nie wszystko przywiozłem tylko same deski, same colówki, dwucolówki, foszty, takie rzeczy poprzywoziłem te, a belki dopiero oni mi przywiozą, bo belki cieli z całej długości i ja nie mam jak na to zabrać. Już nie miałem jak, a oni to jeszcze i tak belki w sumie to obkładają taką specjalną folią, żeby nie przemokły, no tych nie obkładają, no, ale tu sobie już przykryję to folią najwyżej. No a belki to mi dowiozą tirem, bo tam w sumie wyjdą dwie palety takie długie tych belek drewnianych, więc to też tu będzie, przywiozą mi myślę, że jutro. Chodzi, że nie chcieli ładować, no już mamy późno, ja też muszę lecieć szybko do obrządków. John Deere'a tylko podwieziemy tam na środek, tylko tam go podwieziemy do przodu. Zatora nie ma, bo zatorem odwiozłem im właśnie tego, ten od razu, no, jak to się nazywa, tą wyciągarkę. A przyczepę dopiero później mi odwiozę i ten, a oni zatorem mi przywiozą jak będą wieźć mi tam to drzewo, bo pojedzie jeden jeszcze i weźmie, także to spoko. No ja lecę krowy obrządać, widzicie tutaj, no minus tej obory jest taki, że no nie ma takiego konkretnego jakiegoś miejsca i tak dalej, żeby tą kiszonkę trzymać w środku czy coś, wszystko tu jest na polu, to marznie i tak dalej, rękami tam trzeba kłaść im do żłobu i tak dalej. Tu by była dobra przebudowa kiedyś, kurde, znowu światło dostawiłem, można, ale nie wiem, czy to się uda w tym roku coś przebudować, może się uda. Zobaczymy. Jak na razie to ja wam dziękuję. Jeśli wam się spodobało, to tak jak już mówiłem wcześniej, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i czekajcie na kolejne odcinki, bo jeszcze z zimy pewnie coś nagramy dla was, także trzymajcie się. Cześć.